No na przykład taki Marcin Wrzosek, który ma do ciebie już bardzo duży problem o to no wszystko. O, Marcin, zapomniałem jeszcze o Marcinie. Kurde, właśnie też. Słuchaj, no i widzisz, Marcin, duży problem. Tylko dlatego, że ja gdzieś tam zażartowałem, że kopnął go w nogę i złamał mu rękę. I kurwa, to jest, żeby mnie znienawidzić, się znamy tyle lat, jeździliśmy tam, wiesz. No ale ja rozumiem, że trzeba szukać walk, że mało jest w Afrikach ludzi, którzy by chciałoby, czy chciałoby, nie chciało, tylko by się, no baliby się po prostu z Wrzoskiem stoczyć walki, więc musi szukać sobie kogoś. Ja jestem najbliżej pewnie do tego i tak, więc pewnie jak zrobię te walki, te kilka walk, które mam tutaj jeszcze freakowe, to będzie fajna walka na przetarcie. Jeżeli do tego czasu nie zadzwoni do mnie Kawulski czy tam Lewandowski, no to jak już pokonam Wrzoska, byłego ich mistrza, no to już chyba zadzwonią, nie? Wtedy. Czekaj, ty uważasz, że Marcin szuka walki teraz z tobą trochę? Myślę, że w ogóle szuka walk, no bo z kim on się może bić w fejmie? Czekaj, szukam szybko. No właśnie, no może być Tyburski Tęczura, albo rewanż z Piotrkiem, rewanż z Piotrkiem. No ma jakieś takie walki, no bo kto inny podejmie rękawic z zawodowcem, z byłym mistrzem KSW? Kurwa, to nie wiem, mało ludzi o tym wie, że, czy nie wiedzą, ale nie wiedzą, co to znaczy. To znaczy, że naprawdę kotem był. Był, dalej jest, no to wiesz, jak jazda na rowerze, może jest trochę starszy, ale dalej ma te umiejętności, więc dalej jest dobrym zawodnikiem, jest dalej jednym z najlepszych średnich w Polsce. Nie średnich, czy on nie, bo on się bił chyba w 7-7. Chyba nie, on 7-0? On w ogóle się w mniejszych bił. 7-0, kurde, to, no to teraz to jest trochę ulany. No ale, ale wiesz, ta różnica wagi to i tak dużo nie zmienia. No bo co ja ważę, 86, pewnie na walkę byśmy się ugadali na 8-4. To i tak będzie ciężki do zrobienia, no tak czy siak. Jak dla mnie, no Wrzosek jest jeszcze dużym wyzwaniem sportowym, z trenerami też o tym rozmawialiśmy, bo wiesz, ja nie mówię, że nie, bo ja bym chciałbym się zmierzyć, no ale no trochę jeszcze myślę, że mi brakuje, potrzebuję jeszcze trochę czasu. Jeszcze parę walk trzeba stoczyć, parę hektolitrów potu wylać na sparingach, poprawić zapasy, no bo Wrzosek jest mega zapaśnikiem, a my byśmy się bili oczywiście w MMA, jak już coś, bo ja się nie biję w innych tam, no ewentualnie jakieś rzymskie klatki moglibyśmy zrobić, podpalane ogrodzenie czy coś, wiesz, tak żeby to urozmaicić, ale no tylko MMA, więc no taki potrzebuję. Taki Koloseum na przykład KSW. No to tam by było, tam bym brał od razu tą walkę, nieważne, że mógłbym nie być na niego gotowy, wyszedł, dałbym z siebie wszystko, bez kitu, tam bym się nie przejmował, kogo by mi dali, to bym brał, nie, wiesz, to jest coś takiego, kurde, no spełnienie marzeń. I got broads in Atlanta.